Dzień dobry, witamy serdecznie na osiedlu Orłowo. Stan starachowickich dróg i ulic zmienia się każdego dnia. Dziś jesteśmy na osiedlu Orłowo. Kolejna ulica uległa, poprawił się jej stan, remont, modernizacja, ale szczegóły opowiedzą nasi goście. Prezydent miasta Starachowice, pan Marek Materek. Dzień dobry. Witam serdecznie również przedstawiciela wykonawcy firmy Budromost Starachowice, pana Damiana Górskiego. Dzień dobry, witam serdecznie. Jest z nami również radny Rady Miejskiej, pan Włodzimierz Orkisz. Oddaję głos. Dzień dobry, szanowni państwo. Kończymy prace związane z przebudową kolejnej ulicy na terenie naszego miasta. Dla przebudowy ulicy Dibuła uzyskaliśmy dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. To jest 70% wartości zadania. W ramach prac, które zostały tu wykonane, wykonaliśmy nową nawierzchnię z masy bitumicznej, wykonaliśmy nowe zjazdy na posesję, wykonaliśmy także nową nawierzchnię chodników z płyt chodnikowych betonowych. Myślę, że mieszkańcy z tych prac będą zadowoleni, dlatego że ulica uległa znacznej poprawie, po prostu będzie się po niej lepiej nam poruszało. Ale w ramach prac, które wykonywaliśmy, zdecydowaliśmy o tym, żeby zanim te prace zostaną wykonane, wykonać także wymianę starego wodociągu. I te prace zostały także wykonane. Koszt w sumie tych wszystkich prac to jest niecałe 1 700 000 złotych brutto. Warto było ponieść ten nakład po to, żeby mieszkańcy kolejnej ulicy na osiedlu Orłowo mogli cieszyć się z lepszej jakości drogi. Szanowni państwo, w najbliższym otoczeniu trwają prace także związane z przebudową ulicy Spokojnej. Tam będziemy państwa zapraszali. Także niebawem mieszkańcy ulicy, która była ulicą z nawierzchnią gruntową, zyskają nawierzchnię utwardzoną. Kolejne prace będą dotyczyły przebudowy ulicy Mickiewicza, na którą także uzyskaliśmy dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Tu także mieszkańcy będą mogli cieszyć się z nowej nawierzchni zarówno ulicy, jak również chodników. Niestety w ostatnim rozdaniu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, gdzie staraliśmy się m.in. o środki na kilkanaście dróg na terenie naszego miasta, dofinansowań nie uzyskaliśmy, ale wierzę, że w kolejnych latach takie dofinansowania pozyskamy i mieszkańcy kolejnych ulic na różnych osiedlach na terenie naszego miasta będą także mogli cieszyć się z przebudowanej infrastruktury, której stan się z roku na rok po prostu polepsza. Dzień dobry państwu. Szanowni państwo, ja mogę powiedzieć z perspektywy czasu, że jestem w tej chwili jako mieszkaniec bardzo zadowolony, że to kiedyś przepiękne osiedle Orłowo nabiera nowego blasku. Ja pamiętam doskonale, jak ta ulica wyglądała jeszcze w latach 50., 60., to może być dla państwa zbyt odległy czas, ale to było wysypane szlaką, żużlem, mnóstwo kałuż, dołów i tak dalej. Później była zamieniona na budowa tej ulicy, była przebudowana na w zasadzie trylinki, która też potem była taka wybojami potraktowana i w tej chwili ta ulica naprawdę nabiera, dodaje blasku dla tego osiedla. Jestem po prostu, no, mogę powiedzieć, bardzo zadowolony. Z kolei wiem o tym doskonale, że to wymagało wiele pracy, wielu ludzi, tak jak wykonawca, tak urzędnicy miasta naszego. Także tu kieruję do prezydenta takie słowo, że no, ktoś musi te gratulacje zbierać. Więc w tym miejscu gratuluję panie prezydencie, że te przedsięwzięcia, które były proponowane, proszone, zostały zrealizowane i będą służyć przez wiele, wiele, wiele lat następnych. Ci mieszkańcy, którzy na tej ulicy mieszkają przez wiele lat, nie mogli się doprosić, aby to nabrało innego blasku. Jeszcze raz dziękuję i żeby tak było jeszcze dalej, że wiele, wiele ulic, które czekają, jak to prezydent wymienił, ulicę Spokojną. Czekam jeszcze też, że może w przyszłości będzie zrealizowana inna ulica, jak ulica Chopina. Po prostu te ulice wymagają pomocy ze strony pana prezydenta i jeszcze raz się zwracam o to do pana prezydenta, żeby te wszystkie zamierzone cele były zrealizowane. Dziękuję. Dzień dobry, witam serdecznie. Na wstępie chciałbym bardzo podziękować panu prezydentowi, wszystkim pracownikom Urzędu Miasta, lokalnym samorządowcom i pracownikom firmy Budromost za kolejną, uważam, udaną realizację inwestycji drogowej w mieście Starachowice. Jeżeli chodzi o aspekty techniczne, to tak pokrótce. Zostało przebudowane 400 metrów bieżących ulicy Dibuła. Zyskała ona nie tylko nową nawierzchnię asfaltową, lecz zostały również przebudowane dolne warstwy, czyli
została wykonana warstwa mrozoochronna z mieszanek stabilizowanych, które przeciwdziałają wysadzinom. Została wykonana podbudowa z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie. Na tym kolejno zostały wykonane warstwy asfaltowe. Dodatkowo wzdłuż ulicy powstał nowy chodnik, zostały przebudowane zjazdy do posesji, jak również, tak jak pan prezydent wcześniej wspomniał, został kompletnie przebudowany na całym odcinku wodociąg, co w kolejnych latach pozwoli uniknąć awarii i rozbiórki nowej nawierzchni drogi. Dziękuję.